Salon 24 będzie teraz robił duży materiał pod tytułem Hieny, jak działały hieny po śmierci Mateusza Morańskiego. I nawet zostało na to ukute pewne sformułowanie wśród redakcji Salonu 24, hienizm na te pewne zachowania. Zachowania i obyczajowe, ale też zachowania biznesowe. Pierwszy przyczynek dała pani Joanna, zespołu ratownictwa medycznego z Gdyni, która puściła w obieg fałszywą informację. Zresztą w jej sprawie toczy się już postępowanie prokuratorskie. I słusznie, bo to z punktu widzenia i moralnego, i etycznego, ale też zawodowego, to co zrobiła, jest absolutnie niedopuszczalne. I nikomu nie życzę tego, żeby musiał doświadczyć takiej sytuacji, że wpuszczasz do domu, żeby ratował życie twojego dziecka, czy kogoś bliskiego, zespół ratownika medycznego, który po akcji reanimacyjnej puszcza w świat fałszywą informację, która powoduje, że jeszcze nad ciepłym ciałem twojego dzieciaka odbywa się sabat czarownic. To są rzeczy, to nie jest do opisania. Chwila po tragedii, ja nie miałem świadomości, że to tak szybko ruszyło. To mi dopiero przesłuchujący mnie policja uświadomił, co się w ogóle wydarzyło. Jak ta machina ruszyła. 3 minuty po potwierdzeniu zgonu Mateusza. 3 minuty, ta kobieta po 3 minutach odeszła po przerwaniu akcji reanimacyjnej i puściła w social mediach fałszywą informację o zgonie, którą właśnie między innymi ty padłeś ofiarą tej informacji, o zgonie jakoby po przedawkowaniu oksykodonu, czyli tak, substancji opioidalnej. No, jeśli mogę wtrącić, że musiałaby wykonać jakieś badania, chociaż toksykologiczne, żeby takie rzeczy mogły tutaj stwierdzić, prawda? No więc po pierwsze, tak? A info po prostu powie, każdy wziął to za pewnik i nikt nie rozkminia dalej, dlatego też uważam, że pan powinien zabrać głos i po prostu powiedzieć ludziom prawdę. No. Więc po pierwsze jest to nieprawda, po drugie byłoby to niemożliwe do stwierdzenia. Jest to możliwe po przeprowadzeniu kilku... Biegli sobie dają pół roku na wykonanie takich badań toksykologicznych. A po trzecie znowu, sekwencja wydarzeń była taka, że akcja animacyjna zakończyła się o godzinie 11.20. O 11.23 ta kobieta odeszła jeszcze od ciepłego ciała Mateusza, napisała tą wiadomość, którą upubliczniła, ze mną jeszcze w tym pomieszczeniu, ja już siedziałem nad Mateuszem, trzymałem go za rękę, nie odchodziłem już od ciała, jeszcze w pomieszczeniu byli ratownicy, dokładnie w tym momencie weszła policja i już zabezpieczyli, po kilku minutach zabezpieczyli cały, bo to poważna sprawa, zgon. Najpierw dwóch policjantów, potem tych policjantów było was 15, byli prokuratorzy i ta ekipa przez cały czas, kiedy ja czuwałem nad ciałem Mateusza, chodziła po domu, wykonywała swoje czynności. I nikt nie stwierdził podczas tego, można to powiedzieć, przeszukania normalnej czynności, tak? Nie stwierdził żadnych substancji niedozwolonych, ani żadnych substancji medycznych w Mateusza mieszkania. Więc po pierwsze, ten oksykodon był tylko w jej głowie. Po drugie, ja domyślam się, czemu to zrobiła. Zrobiła to w wyniku tego, że ja protestowałem, gdy z punktu widzenia medycznego, to ja teraz wiem, że ona miała rację, tak? Ale jako ojciec, bo rozpoczęli akcję reanimacyjną, po chwili przerwali, no bo stwierdzili, że już nastąpił zgon. Ja nie zaakceptowałem tego, bo mi pękło serce. No więc oczywiście, byłem w naturalny sposób, no, nie byłem do niej ugrzeczniony, tak? To rzuciłem się do nich, w sensie werbalnym rzuciłem się, że mają mi ratować dziecko, żeby jeszcze raz podłączyli go do aparatury.
Więc albo ta kobieta jest pozbawiona człowieczeństwa, bo jeżeli to odebrało jako atak i zemściła się w ten sposób po śmierci na moim dziecku, pisząc tą bzdurę, zemściła się na mnie, bo faktycznie podłączyli go, na moje żądanie podłączyli go jeszcze raz, to ja wiem, że z punktu widzenia medycznego to już nie było na to żadnego wskazania. Ja to wiem, ale co z tego? Potrzebowałem tego. Potrzebowałem, żeby wiedzieć, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości. Ale najwyraźniej tak uraziłem jej dumę, żądaniem, wręcz tak, oczywiście, ja tam nie przebierałem słowa. Ona myślała, że co ty pierdolisz, no, krzyczałem, no, oczywiście, co mnie przerwać. Pewnie. Oczywiście tak, tylko to musiało spowodować taką jej frustrację, że no, dokonała rzeczy obrzydliwej. No. I potem już nastąpiła cała sekwencja zdarzeń, czyli do tego obrzydliwego fake newsa podłączyli się osobnicy, którzy na zasadzie nic nie wiem, ale się wypowiem, czyli zawsze zwarty i gotowy, zawsze na miejscu Arek Tańcula, który niejako pośrednio w swojej wypowiedzi obarczył mnie odpowiedzialnością za śmierć mojego dziecka, bo jeżeli ojciec, matka czytają takie wiadomości oparte na tej narracji, bo też bez samej palca, z brudnego palca tego Tańculi, to nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co pan mówi. Ja nie życzę tego nikomu, ale nikt sobie nie jest w stanie tego wyobrazić. Ja rozumiem, kogoś można lubić, nie lubić, ale żeby wykorzystywać śmierć dziecka do tego, żeby sugerować odpowiedzialność ojca za śmierć syna, to się wybiega w ogóle jakimkolwiek człowieczeństwu. Ja ci pokażę, jakie wiadomości na podstawie narracji Tańculi dostaje moja żona o mnie. I co czuje matka, która traci jedyne dziecko, jeżeli czyta coś takiego. On to oczywiście powie, przecież ja nic takiego nie mówiłem, ale zobacz, takich rzeczy ja, żona dostajemy setki. I ludzie się powołują. Mam to przeczytać na głos? Przeczytaj, ja mogę pokazać, bo tego jest setki, ale proszę bardzo, może pokazać to. I takie wiadomości przychodzą w setkach. I ja rozumiem, że są osoby tak zwane wpływowe, ale nie wierzę w to, że taki Tańcula nie zdaje sobie sprawy z mocy tych słów, które wypowiada i z tego jakie zło sieje, tak? Znaczy, wręcz jestem przekonany, że dobrze zdaje sobie sprawę, jaki ból zadaje mojej żonie, mi. Zdaje sobie sprawę i robi to cynicznie. A czy jak się mogę powiedzieć, to wydaje mi się, że po prostu żeby nie obarczył nikiego, bo wszyscy widzieliśmy o konflikt z Mateuszem, to chciał sobie umyć ręce, ale najłatwiej było winę zwalić na pana, a co mogę powiedzieć tylko z mojej perspektywy, że ja nawet w ułamku procenta nie biorę tego pod uwagę, no bo przecież bardzo dobrze znam pana relacje z Mateuszem i ostatnio razem jak właśnie Mateusz u mnie w domu, no to choćbym chciał coś powiedzieć sobie na pana, to na pana, a nie wiem, więc nigdy nic z tego nie powiedziałem, ale to Mateusz mi na to nie pozwolił. Pan Mateusz był wpatrzony zawsze w pana jak w obrazek, a nawet bym powiedział, że to dziwnie może zabrzmieć, ale że Mateusz pana podziwiał. I zresztą on mnie też to podkreślał, że dla niego pan był wzorem naśladowania. Tak, więc tu jeszcze poszła taka okropna narracja, bo insynuowanie na podstawie domniemań, dowodów żadnych, insynuowanie samobójstwa. Samobójstwa, którego niejako pośrednim sprawcą miałem być ja, tak? Więc no ani żadnego samobójstwa nie było. Że przedawkował przez ten cały hejt, tak? Tak? Ale nie, no przepraszam, rozmawiałem z Mateuszem, był naprawdę podjarany. Tym, co go po prostu czekam, no to 2-2, no to przecież miała być najgłośniejsza walka. No to by była najgłośniejsza walka tego roku, tak? No, wiadomo, że pan z Neymanem, on z bombą, lepszy zestawień Federacja Heineken nie mogła po prostu zrobić to. Więc jeśli chodzi o jakieś tutaj, ojej, pobolał mnie hejt, czy coś, to dalej, bo Mateusz miał pod uwagę. Okej, no więc właśnie... To fajnie, że to mówisz, że dokładnie, bo ja wiem, jak to Mateusz traktował, ale dobrze, że mówisz to ty, czyli człowiek z tych fajtów, z którym Mateusz miał najlepsze relacje i na pewno
często sobie to przygadywaliście, więc jakby fajnie, że to mówisz, bo ja znam to, jak ja to mówię, no to ktoś powie, a to jest subiektywne. Mogę powiedzieć, Mati, trochę, ja troszeczkę poprawiłem o to zapasy, nie? I trenowałem z Robertem Ruszkiewiczem i ma to już był giga podjarany właśnie tym Fox Wrestling, bo w Polsce ten czarny trener nie przekazuje tych zapasów. Miał się przeprowadzić, miał zrobić. Prawie o tym hejcie, że no? Tak naprawdę żaden hejt nie był powodem jego, nawet jakiego, w jednym tysięcznym powodu jakiego jego zmartwienia. On to naprawdę, on miał do tego ogromny dystans. Dlatego dodatkowo jeszcze dokładnie wiedział z czym to się je, wiedział na czym to polega. O żadnym hejcie nie ma mowy, żeby jakiekolwiek wrażenie na nim robił. To jest kompletna bzdura. Miał do tego absolutny dystans. Zresztą, tak jak mi powiedziałeś, to często sobie to z tobą przekazywał. Jeżeli ty to mówisz, no to jeżeli ja to mówię, no to ktoś mówi, to jest pozbawione sobie obiektywizmu, ale jeżeli ty to mówisz, no to jest... Zmierzam po prostu do tego nieszczęsnego dnia, że no, kilka dni przed wręcz podjarany tym wszystkim, tu z Roszkiewiczem, tu kurwa 2x2 i tak dalej, że tam no nie było mowy o tym, żeby sam co jakąś głupotę zrobił. Ale powiem ci... I sugerowanie tego właśnie przez innych ludzi, że sam sobie mógł zrobić, to mogłoby być... Pod warunkiem, że ktoś przyjmuje tą narrację, że przedawkowo zapewnik, ale w obliczu tego, że wiemy, że tak nie było, a wiemy to, prawda? To jest absolutna bzdura, a jeszcze zwalanie na pana, gdzie no, przysięgam. Byłem świadkiem i Mateusz pana kochał, strasznie pana kochał, był w pana wpatrzony, to nie biorę nawet pod uwagę tego, że można tą winę zwalać na pana. Mimo wszystko część osób, chociaż ja bym bardziej nazwał potworami, teraz się na państwo wyżywa. Pomimo, że w obliczu nawet tak nie przebiegnie. No powiem ci, że ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, do czego nawet, i to obyczajowo, ale też biznesowo, do czego są w stanie posunąć się ludzie żerujący na śmieci. Hienizm to nie jest tylko pojęcie przypisane do tych działań tej ratowniczki medycznej, do tego, co zrobił ten Cula. Wyobraź sobie sytuację, że biznesowo ludzie dla pożywienia się na śmierci drugiego człowieka są w stanie zrobić rzeczy okropne. Pierwszy przykład z brzegu, ja to mówię, bo to jest w tej chwili też będzie przedmiotem tego artykułu, który szykuje stan 24. Wyobraź sobie, zaślepienie i poczucie bezkarności, że ktoś umarł i że można w tej chwili na nim pożerować, powoduje, że ludzie są gotowi do rzeczy okropnych. Niewyobrażalna rzecz, sytuacja. Mateusz inwestował w nieruchomości. Miał sporządzoną umowę na zakup domu, między innymi w Gdyni. Wyobraź sobie, że po śmierci Mateusza i wpłacone miał tam już na ten dom kilkaset tysięcy. Po śmierci Mateusza deweloper ten dom 11 lutego wystawia do sprzedaży. Coś nieprawdopodobnego. Jakby licząc na to, że rodzice nie odezwą się, nie będą dochodzili praw po synu. I kiedy my już po tym pierwszym szoku, że zaczęliśmy porządkować dokumenty, Daniel G. i Michał O., ten prezes firmy, podjęli próbę nierozliczenia się z tych pieniędzy, które wpłacił Mateusz. Ale dlaczego o tym mówię i nazywam to hienizmem? Muszę robić odwrotnie. Tak, ale jest też pozytywny przykład. Drugi deweloper, z którym związał się Mateusz, firma Murapol, w analogicznie identycznej sytuacji natychmiast skontaktowała się i wydała oświadczenie, że w obliczu tej tragedii nie robią żadnych przeszkód i wszystkie środki wpłacone przez Mateusza zwracają rodzicom, w tym przypadku jego stronie, kobiecom. Czyli można atakować się etycznie i moralnie, patrz firma Murapol, a można atakować się jak
deweloper Michał O i jego pełnomocnik Damian G. I próbować wykorzystać, bo to się oczywiście nie uda, tylko to jest próba żerowania na pewnym szoku, na jakimś myśleniu, że robi.